Skołowani. Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Skołowani, kolejna edycja audycji o ruchu drogowym, o rowerzystach, o pieszych. Dzisiaj o pieszych będzie sporo. Witam Państwa wspólnie z Maciejem Jarząbem, który program wydaje, oraz Tomkiem Gwieździńskim, który realizuje. Zapraszamy do wysłuchania audycji. Dzisiaj dwa główne tematy. Pierwszy i wszystkie o Francji. Pierwszy o tym, że we Francji właśnie niektóre miasta stawiają na pieszych. Na przykład podczas modernizacji ciągów komunikacyjnych tak organizują ruch w miastach, żeby to pieszym było wygodnie, a nie innym uczestnikom ruchu drogowego. I o tym porozmawiamy, jak idzie miastom francuskim walka o pieszych. No i czy to można przenieść na nasze polskie realia. A drugim tematem będą, tak, proszę Państwa, stało się w Skołowanych też o fotoradarach i też o tym, jak to jest we Francji, bo Francja jest podawana jako jedno z tych państw, gdzie fotoradary rzekomo poprawiły bezpieczeństwo. No i czy tak faktycznie jest? No, o tym porozmawiam z Olivierem Schneiderem, osobą, która na co dzień mieszka we Francji, ale mówi po polsku, niejednokrotnie w audycji Skołowani brał udział. Witam cię, Olivier, łączymy się przez Skype'a. Dzień dobry. No oczywiście jestem ciekaw Państwa głosów na ten temat, na temat fotoradarów i na temat pieszych. Można z nami się kontaktować skolowani@tok.fm, profil Radio Tok FM na Facebooku. Można również dzwonić 22 44 44 044. Olivier, ale zanim przejdziemy do pieszych i fotoradarów w takiej kolejności, to chciałbym zapytać się, jak Francuzi reagują na aferę Armstronga, kolarza, który udzielił wywiadu w amerykańskiej telewizji. Oprah Winfrey przeprowadziła ten wywiad. No i wiadomo, chodzi o doping. No a Francja, Tour de France, czyli rajd, wyścig, który niejednokrotnie Armstrong wygrał. Powiedz, jak to tam we Francji jest komentowane, jak media do tej sprawy podchodzą, no i jak sami Francuzi mówią o tym. Zacznijmy od tego, że Lance Armstronga zawsze były, jego relacje z Francją, z Francuzami były zawsze skomplikowane. Znaczy, Francuzi zawsze twierdzili, że on po prostu jest na dopingu, tylko nigdy im się nie udało tego udowodnić, bo jeszcze wtedy nie było tych takich, teraz są te paszporty, że oni muszą bardzo regularnie co miesiąc czy co ileś tam czasu mieć te badania krwi i się po prostu bada te parametry. Jeżeli są jakieś skoki, to od razu jest to podejrzane. A kiedyś po prostu kontrole dopingowe mogły mieć miejsce tylko w czasie zawodów. I zresztą jak przyznał w tym wywiadzie, jeszcze tej nocy była druga część wywiadu emitowana, więc jeszcze się nie zapoznawałem, ale tak jak przyznał w pierwszej części wywiadu, po prostu wystarczył, to była kwestia timingu, wystarczyło w odpowiednim momencie wziąć te EPO, te autotransfuzje krwi i tak dalej. I po prostu Francuzi byli, oczywiście Armstrong mówił, że to jest taki antyamerykanizm, że po prostu Francuzów denerwuje, że to Amerykanin wygrywa ich narodowy wyścig, prawda? No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że zanim Armstrong doszedł, jak można tak powiedzieć, do triumfu niejednokrotnie, jeżeli chodzi o Tour de France, no to wcześniej tylko Francuzi tam mieli prym. Wyścigu. Głównie. Nie tylko Francuzi, ale faktem jest, że jest w tej chwili wygrał najwięcej razy, 7 razy. I po prostu nawet w pewnym sensie już nie było sensu oglądać turów w pewnym momencie, bo on tak bardzo miażdżył konkurencję. Oczywiście tam wszyscy brali doping, ale wszyscy, czyli właśnie kilka osób nie brało. Zresztą był taki podobno prawie, że ostracyzm, czyli ci, którzy nie brali, to inni na nich patrzyli jak na jakiś tam, po prostu to tak jakby ktoś, nie wiem, tak jakby ktoś w pływaniu nie używał tych strojów neoprenowych, zanim je tam zabronili, prawda? To było to coś normalnego. Więc no teraz Francuzi bardzo są ciekawi, żeby on jednak podał, czy ktoś go chronił i tak dalej, i najwyraźniej w drugiej części też o tym za bardzo nie mówił. Z tego, co w szybkim przeglądzie dzisiaj rano widziałem, głównie mówił, że on żałuje, że dostał całożyciowe tam dyskwalifikacje, że chciałby po prostu wrócić do jakichś, nie wiem, biec w jakichś maratonach czy coś takiego, a w tej chwili jego dyskwalifikacja oznaczałaby, że nawet w takich jakichś biegach, bo on ma tą fundację Life Strong, bo pamiętajmy, że on miał tego raka, że udało mu się wrócić potem i tak dalej. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o ja na przykład na Twitterze obserwuję, co on tam pisze, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą walkę z rakiem, to on dużo dobrego zrobił.
Więc no ciekawe, jakie będą. W ogóle jest takie ryzyko, że jeżeli się okaże, że w UCI, czyli w Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, ktoś go krył, to może się nawet okazać, że na przyszłej olimpiadzie jako karę nie będzie kolarstwa, więc no jednak konsekwencje mogą bardzo daleko dojść. Czyli Francuzi uważają, że to wcześniej czy później i tak by wyszło, że to było pewne i... Wszyscy od początku mówili, on na pewno jest na dopingu, więc i to nie wiadomo, czy dlatego, że po prostu go nie lubili z takiej jakiejś, prawda, antyamerykanizmu, ale w każdym razie wszyscy od początku byli o tym przekonani i teraz wszyscy tylko kiwają głowami. We Francji nikt nie jest zaskoczony. No dobrze, to przejdźmy do pieszych, ponieważ francuskie miasta, niektóre zaczynają, no można powiedzieć, myśleć bardziej o pieszych niż o innych uczestnikach ruchu drogowego. Jest jedno miasto, które wiedzie prym w pomysłach, jeżeli chodzi o pieszych. To znaczy, ja pozwoliłem sobie napisać tak o Strasburgu. Strasburg myślę, że jest dobrym przykładem, bo po pierwsze to jest miasto stosunkowo małe, nie jest tak duże jak Paryż, Lyon czy Marsylia, a z drugiej strony jednak jest to bądź co bądź jedna z dwóch stolic europejskich, bo tam jest parlament. Więc to jest miasto, które jest też na tyle ciekawe, że ono jest na granicy francusko-niemieckiej i też kulturalnie jest, więc jest takie bardzo wielokulturowe i ilustruje po prostu to, jak te miasta takie europejskie, że tak powiem, funkcjonują. Więc Strasburg zaczął już wiele lat temu bardzo aktywnie promować transport zbiorowy. Ma w tej chwili najbardziej gęstą, jak na wielkość miasta, sieć tramwajową, oczywiście, która jest dopełniona transportem zbiorowym w postaci autobusów. I efektem tego jest, że tam jest też dużo rowerzystów i dużo pieszych. A czy wiemy, jaki jest udział w przemieszczaniu się, jeżeli chodzi o transport? Mniej więcej, na jakim poziomie to jest? To znaczy, jeżeli... W ogóle w Polsce, jak się mierzy udział w ruchu, nie liczy się pieszych, a w Strasburgu jest 32%. Czyli z wszystkich przemieszczeń co trzecie odbywa się pieszo, ekskluzywnie pieszo. Na przykład idziemy po chleb, to wychodzimy, przechodzimy te 500 metrów, wracamy, to jest jedno przemieszczenie. Więc i to dzięki temu, znaczy tak... To bardzo zależy potem, czy się liczy sam Strasburg, czy Strasburg i okoliczne miejscowości, i jeżeli okoliczne, to jak daleko, ale licząc samo główne miasto, podkreślam, bo to w Polsce często jest tak, że jest jakaś tam, prawda, w cudzysłowie już wieś, że pole jest i tak dalej, a to jeszcze jest, nie wiem, Wrocław czy Warszawa, a we Francji raczej nie, raczej ten podział jest troszeczkę inny, dlatego też to ma wpływ duży na podział w ruchu, ale w Strasburgu powiedzmy, że jest jakieś 10% udziału w ruchu rowerowego, 32%, więc tego ruchu pieszego, no i transport zbiorowy to jest kolejne jakieś tam 15-20%, to naprawdę zależy od długości dystansu, więc ruch samochodowy stosunkowo jednak duży, bo nawet w podróżach do kilometra, czyli naprawdę krótkich, jeszcze jest 22% ruchu samochodowego. I właśnie stwierdzając, że już ludzie, prawda, w Strasburgu lubią chodzić, że miasto jest w ogóle przyjemne stosunkowo do chodzenia i tak dalej, zaczęli się autorzy takiego planu pieszego zastanawiać, może by zrobić taki plan, że naprawdę Strasburg stał się miastem pieszych i analizować powody, dlaczego mimo wszystko do tak śmiesznych odległości jak mniej niż kilometr niektórzy jednak decydują się na użycie samochodu. Ale co wpływa teraz na to, że właśnie Strasburg jest taką miejscem, w którym dobrze się chodzi? No, chociażby centrum to są takie małe uliczki, które porównałbym z samym centrum Krakowa, prawda, w obrębie plant, czyli po prostu są takie uliczki, gdzie nigdy nie wpuszczono na stałe samochodów, bo po prostu nie było miejsca i po prostu naturalnie ruch pieszy był tam, no takie po prostu ulice bez chodnika, takie całkowicie zabrukowane, gdzie wpuszczono niedawno tramwaje, oczywiście nie separując bagierkami czy czymś takim, bo po prostu było za wąsko. No i stąd wynikło, że atmosfera była taka, no skoro samochody jeździły wolniej, skoro było ich mniej, no to były lepsze warunki dla chodzenia pieszo.
A jako, że pierwszy. Czyli to są takie strefy otwarte jakby, nie ma tam tej separacji takiej wyraźnej, oddzielnej pomiędzy ruchem. W samym centrum nie ma żadnej, a wokół no, są dosyć duże chodniki, dosyć wygodne i tak dalej. Jest też przyjemnie ogólnie, bo tam jest no, architektura stosunkowo zabytkowa plus zadbana, między innymi jeżeli chodzi o ilość reklam i tak dalej. Więc po prostu się przyjemnie chodzi i między innymi dlatego mieszkańcy Strasburga no, dużo chodzą. Mm-hmm. No ale to nie zadowala władz miasta. To znaczy, idąc tak jakby za ciosem, skoro już jest dobrze, to trzeba się zastanowić, czy nie może być jeszcze lepiej, bo jednak robienie czegoś dla pieszych jest najtańsze. No, nawet dla rowerzystów, oczywiście rowerzysta to już są większe dystanse, prawda, powyżej 2 kilometrów, ale do 2 kilometrów Strasburg uważa, że trzeba jak najbardziej faworyzować przemieszczanie się pieszo. Właśnie i zaczął się, bo piesi po prostu są, nie generują kosztów zewnętrznych, czyli nie hałasują, nie zanieczyszczają i nie powodują wypadków. No i ogólnie rzecz biorąc, no, miasto, w którym jest dużo pieszych, to jest takie żywe miasto, przyjemne miasto, więc no Strasburg. No i bezpieczne. I bezpieczne, tak, i bezpieczne. Bo jeżeli miasto jest przyjazne dla pieszych, to jest też dla rowerzystów. Druga część audycji Skołowani, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem i rozmawiamy o tym, jak niektóre miasta we Francji radzą sobie z pieszymi i jak próbują sprawić, żeby było wygodniej przemieszczać się właśnie na nogach. Ze mną jest Olivier Schneider, łączymy się przez Skype'a, to jest aktywista na rzecz ruchu drogowego, poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Witam ponownie. Jestem. I przed informacjami nakreślaliśmy, jak to wygląda w Strasburgu, jeżeli chodzi o pieszych. No i teraz przejdźmy do tego, co władze miasta planują zrobić jeszcze tak, dla pieszych. Szybciutko cele. Więc cele to jest podnieść o 10 punktów procentowych udział ruchu pieszego w przemieszczeniach do kilometra, a o 5 punktów procentowych w przedziale 1 do 2 kilometrów. I bardzo ciekawy cel to jest ten trzeci, czyli w przedziale powyżej 2 kilometrów podnieść nie tyle udział ruchu pieszego, bo rzeczywiście, żeby więcej niż 2 kilometry przejść, to trzeba mieć bardzo dużo czasu, ale podnieść udział w ruchu, gdzie jest połączenie przejścia pieszo powyżej 300 metrów i transportu zbiorowego. Więc żeby osiągnąć te cele, no więc opracowano ten plan, o którym wspominałem, który wokół 10 konkretnych punktów się po prostu jest napisany. Więc promowanie przemieszczenia się piechotą w sensie właśnie prowadzenia kampanii społecznych, które właśnie wyjaśniają, że tak naprawdę jeżeli coś jest do kilometra, to nie ma sensu ani brać roweru, ani, bo tam są też korki rowerowe, ani wsiadać na chwilę do transportu zbiorowego, bo do kilometra tam bodajże... Przepraszam, że ci przerwę. Korki rowerowe. Tak? Bo... No byłem w Strasburgu we wrześniu i po prostu o 8 rano dłużej niż jeden, na światłach się czeka dłużej niż jeden cykl, żeby na rowerze przejechać. Czyli, że robi się czerwone, stają rowerzyści, stają i tak troszeczkę, no może nie aż jak w Kopenhadze, ale po prostu się zaczyna zapełniać, prawda, ta przestrzeń na drodze dla rowerów, robi się zielone i wszyscy ze stojących nie zdążają przejechać. Przerwałem, bo u nas w Polsce no raczej to jest na razie jeszcze nie do pomyślenia, no, żeby tak się działo. Ale okej, o pieszych, nie, bo to było bardzo ciekawe. Pierwszy punkt, promować przemieszczanie się piechotą. Tak, czyli tak, żeby dać do kilometra obraz tylko na nogach. No, znaczy nie, no, do kilometra tylko na nogach, a do dwóch, że nie trzeba się wahać. Drugi, bardzo ważny, konkretniejszy może punkt, to jest, żeby postarać się przeprojektować przestrzeń publiczną tak, żeby wszędzie od fasady do fasady licząc, połowa przestrzeni to była przestrzeń wolna od ruchu, indywidualnego ruchu kołowego. Czyli wolna od po prostu pasów przeznaczonych dla samochodów. W tych 50% może być chodnik, może być pas zieleni, może być prawda, torowisko tramwajowe czy tam droga dla rowerów, ale żeby było przyjaźnie, po prostu oni celują w to, że minimum 50% zawsze przestrzeni. Wyobraźmy sobie takie wielkie ulice w Warszawie, prawda, nie wiem, jak Marszałkowska, że patrzymy, żeby 50% naprawdę przestrzeni to było wolne od ruchu, przynajmniej. Kołowego, kolejny... kołowego, no, nie pieszego też ruchu.
wolnych od ruchu indywidualnego kołowego, czyli bo tam między innymi torowiska tramwajowe, jak tam na moim blogu umieściłem takie zdjęcie, które pokazuje, one nie są tak oddzielone barierkami jak w Polsce i tak dalej. One są, to jest tak jakby, póki tego tramwaju tam nie ma, a jest, nie wiem, raz na 4 minuty, na 5 minut, czyli resztę czasu go nie ma, to jest po prostu część przestrzeni publicznej. Tam się normalnie chodzi, tylko piesi uważają, czy akurat nie jedzie tramwaj i tak dalej. Kolejnym punktem jest unikanie generowania konfliktów między pieszymi a rowerzystami. No, więc głównym założeniem jest to, żeby nie robić infrastruktury rowerowej wspólnej z ciągami pieszymi. No, poza tymi obszarami ścisłego centrum, o których mówiliśmy w pierwszej części, czyli tym powiedzmy odpowiednikiem polskich rynków, no bo tam po prostu pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo. Zresztą na wjazdach do ścisłych centrum zostaną postawione bardzo duże ilości stojaków właśnie, żeby zachęcić rowerzystów do, że tak powiem, chwilowego rozstania się z jednośladem. Kolejnym punktem to jest, żeby w dokumentach urbanizacyjnych brać pod uwagę pieszych. To już nie będę wchodzić w detale. No ale jednak jakbyś mógł, no bo urbanizacyjnych, o co chodzi, mniej więcej? Chodzi o to, że się całe miasto dzieli na taką siatkę i taką 100 na 100. I chodzi o to, żeby pieszy, jak gdzieś idzie, nie musiał nigdy iść na około dłużej niż 50 metrów. Bo on inaczej, wiadomo, że będzie próbował, nie wiem, przejść przez płot, przejść przez dziurę w siatce, prawda? Była taka w Łodzi dziura w siatce, która chciała być przejściem dla pieszych, prawda? Pieszy po prostu nigdy, zawsze będzie szedł najkrótszą drogą i nie trzeba penalizować pieszych i starać się, żeby oni chodzili zgodnie z przepisami, w cudzysłowie, tylko właśnie odwrotnie, trzeba wziąć pod uwagę to, że pieszy zawsze będzie szedł najkrótszą możliwą drogą i po prostu tak zrobić, żeby on miał możliwość zrobić to legalnie i bezpiecznie, a nie próbować właśnie odwrotnie robić przeszkody, żeby on nie mógł pójść tak, jakby chciał. Bo to potem dochodzi do czegoś takiego, że jest barierka, owszem, nikt nie przechodzi, ale raz na tydzień ktoś przejdzie i jest szansa na, nie wiem, na 100, że jak on przebiegnie przez tą ulicę, to ktoś go potrąci i tak dalej. Więc kolejna ciekawa rzecz to jest, że 1% kosztów projektów komunikacji zbiorowej, bo ostatnio jest dużo projektów takich dofinansowanych przez państwo centralne, przez państwo, to są tak zwane transport zbiorowy o wydzielonej infrastrukturze. To jest albo tramwaj, albo autobus, który przez całą trasę ma buspas, albo jakiś trolejbus, który ma cały czas wydzieloną infrastrukturę. Więc Strasburg zadecydował, że zawsze minimum 1% będzie wydawał na pieszych. Oczywiście nie chodzi tu o przystanek czy samo przejście dla pieszych do przystanku, bo to jest oczywiście to jest integralna część tego projektu. Chodzi o to, żeby dodatkowo 1% poświęcić na poprawę dojścia do przystanku, ale w obrębie, powiedzmy, więcej niż tam między 300 a 500 metrów od przystanku, bo przeważnie do przystanku dochodzą ludzie z promieniu mniej więcej 300 metrów. Mhm. I tu chodzi o powiększenie, żeby ludziom się wygodnie dochodziło z przynajmniej 500 metrów, skoro to jest, prawda, transport zbiorowy o tak zwanej wysokiej jakości usług, to on też ma przystanki troszeczkę dalej, często kursuje i szybko, ale jednak, no właśnie, żeby mógł szybko jeździć, to nie może się zatrzymywać co chwilę. Więc przez to trzeba naprawdę zbadać to kółko, że tak o 500 metrów wokół przystanku i zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakichś miejsc, gdzie jest ciężko przejść przez ulicę, gdzie jest wąski, nieprzyjemny chodnik, dziurawy chodnik, żeby po prostu inaczej ludzie, jeżeli będzie im ciężko dojść do przystanku, no to będą dalej wybierać samochód. Jasne. Kolejna taka sprawa to jest, jeżeli chodzi o dzieci, więc to jest taki akcje promujące chodzenie pieszo do szkół, między innymi tak zwany pedibus. Pedibus to jest taki autobus pieszy. Chodzi o to, że się zakłada taką linię pieszobusową i ona ma swój przebieg i swoje przystanki i po prostu idzie taka gromadka dzieci z jednym dorosłym, to jest jeden z rodziców, po prostu na zmianę rodzice prowadzą ten autobus. No i ten autobus ma bo dzieci na przykład zaczynają szkołę o 8, no to wiadomo, że on jest o 7.40 na tym przystanku, o 7.45 na tym przystanku i oni tak codziennie idą. I dzięki temu rodzice, no dzięki temu, że raz na 2 tygodnie ten autobus poprowadzą, no to mogą po prostu nie zawozić dziecka pod samą szkołę, że tak powiem, samochodem, co dużo po prostu rodziców robiło to, żeby jego dziecku było bezpieczniej, ale tym samym generowali niebezpieczeństwo dla wszystkich innych dzieci, prawda?
byle jak zatrzymując na chwilę samochód tuż przed szkołą i potem trzeba ruszyć. Poza tym stoi się, to inne samochody omijają, więc to było bardzo niebezpieczne. Kolejnym punktem jest poprawienie sytuacji pieszych na tych, to się mówi axe sans compte, czyli te główne te ulice, po których wolno jeździć z prędkością 50 km na godzinę, bo w większości teraz francuskich miast jest tak, że reguła polega na tym, że w głównych tych arteriach się jeździ 50, a reszta miasta jest w cudzysłowie uspokojona, czyli się jeździ albo 30, albo wolniej. I właśnie w tych ulicach, w których wolno jeździć z prędkością 50 km na godzinę, i to są jedyne, na których się wydziela przejścia dla pieszych, Strasburg stwierdza, że jednak jest to tworzy to jednak pewne, dzieli to miasto, prawda? To jest jednak ciężko jest przejść przez te ulice, to tworzy pewien, tak ucina od siebie dzielnicę, więc będą planować, żeby przejścia dla pieszych były co 100 metrów i bez, kiedy tylko się da, to bez świateł, czyli wtedy pieszy może... A jak to jest w tych strefach uspokojonych, czyli tam, gdzie jest 30 na godzinę, to rozumiem, że pieszy może w każdym miejscu wejść na jezdnię, po prostu przejść na drugą stronę i już. I kierowca samochodu tak. Ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa w takich wypadkach? Więc kierowca samochodu w francuskich przepisach ma... One zostały niedawno zmienione, poprawione na korzyść pieszych. Po prostu, jeżeli tylko widzi pieszego, który wyraża jasno wolę przejścia na drugą stronę, on ma w obowiązku zwolnić, tudzież się zatrzymać i go przepuścić. Więc nawet jeżeli tam nie ma przejścia dla pieszych. A pieszy musi z kolei, jego obowiązkiem jest jedynym, jest, żeby przejść w sposób prostopadły, czyli no nie będziemy iść tak po przekątnej, żeby prawda, cały ruch tam było. Tak, trzeba iść prostopadle po prostu z chodnika do chodnika, jeżeli jest chodnik. Ale to w tych strefach uspokojonego ruchu, w tych miejscach, gdzie jest ograniczenie do 50, rozumiem, że pieszy ma obowiązek korzystać z przejścia dla pieszych, czy też może... O ile przejście jest... Właśnie dlatego chcą stawiać co 100 metrów, bo francuskie przepisy stanowią, że jeżeli przejście jest dalej niż 50 metrów, to wtedy też można zrobić to przejście takie prostopadłe. Oczywiście... Mhm. W wypadku, kiedy są takie wielopasmowe i z bagierkami, to jest zupełnie co innego. Ale... Mhm. I tam teraz francuskie władze, czy też władze Strasburga chcą, żeby te przejścia były co 100 metrów, przynajmniej. No tak, bo chociażby wtedy inaczej oni, jeżeli są co dalej niż 100 metrów, no to ta strefa, która jest daleko od jednego i drugiego przejścia, to w sumie legalnie ten pieszy może przejść, no więc to już lepiej tam postawić to przejście. Ale czy to są przejścia takie na jezdni? Takie zebry. Zebry, czy też planowana jest budowa na przykład kładek w Polsce dosyć popularnych? To znaczy kładki czy przejścia podziemne to jest już taki relikt trochę, bo w ogóle jest ustawa, o której nie mówiłem, z grudnia 2005 o dostępności miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych na wózkach. I to jest bardzo ważne, bo stąd wynika, że po prostu jeżeli się zrobi taką kładkę, czy zrobi przejście podziemne, to trzeba też wtedy windę zrobić, albo trzeba, żeby ta kładka czy przejście podziemne było jednym z możliwości przejścia, a że osoba niepełnosprawna może, nie wiem, przejść normalnym przejściem na górze, znaczy po powierzchni. Bo po prostu cokolwiek się robi, musi być to dostępne dla wszystkich, czyli i dla niewidomych, i dla osób na wózkach. Wszystkie chodniki muszą mieć no, minimum 1,40 m szerokości, plus muszą być płaskie i tak dalej, bez żadnych przeszkód. Więc to w sumie bardzo te przepisy, które zostały pomyślane dla osób niepełnosprawnych, oczywiście bardzo są też dobre dla wszystkich pieszych. Zresztą każdy z nas, jak ma, nie wiem, walizkę, czy jak jest o kulach, to nie jest może niepełnosprawny, ale jest osobą... Ograniczony w pewien sposób. Ograniczony, tak. I po prostu wtedy bardzo czerpie korzyści z tych przepisów. Kolejny punkt to właśnie a propos infrastruktury tej, chociażby też kładek, zapełnić braki obiektów inżynieryjnych dla pieszych. A przeskoczyliśmy poprawić sytuację pieszych na skrzyżowaniach. Okay. Bardzo szybko o tym powiem, bo to ważne, bo w Polsce to często jest straszne. Więc w latach 70., 80. i wcześniej robiono ustawienia cykl świateł pod ruch samochodowy. Potem zaczęto robić pod komunikację zbiorową. No a teraz zostanie to poprawione, żeby priorytetem byli objęci również piesi, czyli cykle świateł zostaną skrócone, żeby się krócej czekało, a sama faza pieszych
wydłużona. No ja wiem, że w Polsce często jest tak, że jest faza, nie wiem, 2 minuty, w tym jest 9 sekund dla pieszych, no więc to jest absolutnie, jeżeli chcemy, żeby miasto było miastem pieszych, no to nie może być tak, że ja, żeby przejść na drugą stronę, czekam 2 minuty. Przepraszam cię bardzo. Wyliczono tam, tak, to, albo to jest ważne, wyliczono tam, ile czasu powinna trwać właśnie ta faza dla pieszych, żeby można było spokojnie przejść? Pieszy, żeby się nie pchał na czerwonym, bo to też o to chodzi, może tak z pół minuty do 40 sekund czekać. Mhm. Potem on po prostu za bardzo go korci, żeby przejść, i to powoduje i wypadki, i tak dalej, więc ja się nie dziwię, że w Polsce ludzie przechodzą łamiąc prawo w sumie, bo 2 minuty czekać, żeby przejść na drugą stronę, co innego jak się z samochodem, się po prostu, no, nie da się tego inaczej zrobić, no musi raz jechać w jedną, raz w drugą, chociaż oczywiście można ograniczyć ruch, wprowadzić jakieś, nie wiem, albo ronda, albo pierwszeństwo w prawo i tak dalej, ale dla pieszych jednak stanie nie jest, jest mniej przyjemne niż chodzenie i... Zwłaszcza jak pada. Jest zimą. Zimą albo pada. Kolejny punkt. Więc te braki obiektów inżynieryjnych, więc właśnie podkreśliłem, że chodzi tu o budowę brakujących kładek, ale nad akwenami, bo Strasburg ma kilka tam akwenów i rzek, więc... I oczywiście poprawę też pieszych na istniejących mostach, bo są mosty, które zostały zbudowane właśnie w latach jakichś tam, powiedzmy, 60-tych, 70-tych, gdzie miejsce pieszych było bardzo ograniczone, no i teraz się poprawia. Między innymi też przez tą ustawę o osobach niepełnosprawnych. No i taki na koniec punkt już taki prawie, że szokujący, nawet dla mnie troszeczkę jak się pierwszy raz z nim zapoznałem, więc Strasburg po prostu chce stworzyć spójną sieć tras pieszych łączących centrum z pozostałymi dzielnicami, czyli po prostu całe miasto ma mieć spójną sieć tras, takich magistral pieszych po prostu, i to mają być trasy wygodne, bezpośrednie, nie że gdzieś kluczą naokoło, estetyczne, przyjemne, wręcz takie, nazwijmy to, parkowe, no a gdy tylko to możliwe, wolne od ruchu zmotoryzowanego. Więc Strasburg będzie mieć, bo oni mają tych kilka dzielnic, to są takie jakby wyspy oddzielone od siebie, czyli że między jedną dzielnicą a drugą często troszeczkę jest tak pusto, że niczego nie ma, jest mniej zurbanizowany obszar. Po prostu, żeby łączyć te wyspy, żeby był naprawdę taki ciąg pieszy, wydzielony, troszeczkę oddzielony od ruchu zmotoryzowanego, gdzie się przyjemnie chodzi, który jest odśnieżany zimą, bo jak w Strasburgu zima jest dosyć ostra, i po prostu, żeby po prostu pieszy naprawdę mógł... Oliver, na koniec tej części, bo zbliżamy się już, powiedz, bo to jest w jednym mieście, a jak inne miasta sobie radzą? Tylko tak prędziutko. Może nie masz tak sformalizowanych planów, ale ogólnie rzecz biorąc, po prostu przy każdym remoncie bierze się pod uwagę to, że są piesi, no i czasami troszeczkę brakuje spójności, czyli właśnie, żeby przejść, nie wiem, 2 kilometry często jest problem, więc wszyscy się inspirują teraz w tej chwili Strasburgiem. Ci inżynierowie, którzy to w Strasburgu wprowadzają, chodzą po Francji, robią wykłady i tłumaczą co, gdzie i jaki. Ale ogólnie myślę, że ta ustawa o niepełnosprawnych bardzo dużo dobrze zrobiła dla pieszych i ogólnie dla uspokojenia ruchu w miastach. Oliver Schneider. Skołowani. Trzecia część audycji Skołowani. Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Nadal ze mną Oliver Schneider, francuski aktywista na rzecz bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu drogowego. I rozmawialiśmy przed informacjami o tym, jak miasta radzą sobie z pieszymi i żeby było bezpieczniej, przemieszczać się i lepiej. Musimy jeszcze na chwilę do tego powrócić, bo ominęliśmy bardzo ważną rzecz, na którą wskazał nasz słuchacz, a mianowicie o parkowanie. O tym, jak sobie we francuskich miastach miasta radzą właśnie, władze radzą sobie z tym elementem, jeżeli chodzi o parkowanie na chodnikach, czy tam jest dozwolone, chodzi o drożność. Odpowiedź. We Francji po prostu nie wolno parkować na chodnikach. W ogóle. Jeżeli jest w ogóle. Chyba że jest wydzielone po prostu farbą, że tam wolno, to wtedy już tak naprawdę legalnie nie jest chodnik. Więc nie jest tak jak w Polsce, że wystarczy w cudzysłowie zostawić 1,50 m, chociaż oczywiście kierowcy często tego 1,50 m w Polsce nie zostawiają. Po prostu nie wolno. I jeżeli się ktoś zaparkuje, no to jest bardzo duże ryzyko, że zostanie, nie tyle, że dostanie mandat, bo mandat nie poprawia sytuacji pieszych, tylko że zostanie po prostu odholowany. Tak samo zresztą, jeżeli się kierowca zatrzyma na pasie rowerowym na przykład.
No a druga rzecz, no to jest za to wolno zatrzymać się na ulicy pod warunkiem, że to nie przeszkadza, nawet jeżeli nie ma wydzielonych miejsc, pod warunkiem, że to nie przeszkadza, czyli no to jest troszeczkę ciężko wytłumaczyć, to jest troszeczkę inaczej niż w Polsce. W każdym razie, oczywiście jest duży problem z parkowaniem, dlatego że po prostu w miastach takie, jakie mają powierzchnię i tyle, ile mają mieszkańców, to jeżeli każdy chciałby, każda rodzina mieć po dwa samochody, no to po prostu nie ma gdzie ich zmieścić. Budowa wielopoziomowych parkingów jest nieopłacalna, ponieważ ludzie zgadzają się, żeby płacić za benzynę. Dużo ciężej jest im się pogodzić z płaceniem za parkowanie. Jasne, ale w ogóle w kwestiach parkowania to innym razem, bo musimy o tych fotoradarach. Chodziło głównie o to, że nie wolno parkować we Francji na chodnikach i już. Jeżeli ktoś zaparkuje, to musi liczyć się z tym, że zostanie jego samochód scholowany. Dobrze, fotoradary. No bo Francja jest podawana jako jeden z przykładów, gdzie fotoradary przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego obok Niemiec, czy też państw skandynawskich. I czy tak faktycznie jest? Ponieważ no, całą walkę z prędkością rozpoczął jeszcze prezydent Sarkozy. Jeszcze zanim został prezydentem w ogóle. No właśnie, był wtedy ministrem spraw wewnętrznych i po prostu powiedział dość tego. Francja była prawie że odpowiednikiem Polski teraz, czyli jednym z najbardziej niebezpiecznych dla pieszych i ogólnie dla użytku. Znaczy może nie szczególnie dla pieszych, bo Polska w tej chwili jest szczególnie dla pieszych niebezpieczna. W każdym razie Francja miała jedno z po prostu z najgorszych wyników, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. I Sarkozy powiedział dosyć. Pomimo tego, że drogi były całkiem niezłe. No właśnie, do tego dążę, że tu widać, że nie ma bezpośredniej korelacji między jakością dróg, a po prostu ilością wypadków, ponieważ między 2001, a powiedzmy 2011 czy 2012, bo jeszcze na 13 nie mamy, na 12 nie mamy jeszcze całkowitych danych, ale przybliżone. Liczba wypadków, znaczy zabitych, spadła o 60%. I to bez budowania jakichś kilometrów brakujących autostrad. Zbudowano kilkaset kilometrów, ale to są w miejscach, gdzie one są bardzo mało potrzebne i gdzie nie dochodziło wcześniej do wypadków. Nie, naprawdę to, że spadła ta ilość zabitych, jest związana ze zmianą po prostu tego, jak jeżdżą kierowcy, między innymi, że jeżdżą wolniej, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że we Francji kierowcy do tego okresu, do wprowadzenia tych radarów, jeździli bardzo podobnie jak Polacy. Po prostu jeździli, ile w cudzysłowie fabryka dała, wszędzie, gdzie się dało, i w mieście, i poza miastem, i na autostradach. I po prostu bardzo masowo wprowadzono te fotoradary, i to automatyczne, czyli po prostu, że zdjęcie w formacie cyfrowym jest przesyłane do głównego centrum, tam sprawdzają, czy się zgadza rejestracja z autem, wysyłają od razu, potem sprawdzają, gdzie dana osoba mieszka, i po 48 do 72 godzin od takiego zdjęcia już było w skrzynce, prawda, że tyle punktów karnych, tyle euro do zapłacenia. Jeżeli pan kontestuje, proszę wysłać tutaj, dostanie pan zdjęcie, no ale trzeba było naprawdę udowodnić, że kto inny prowadził samochód. Czyli do 3 dni już przychodziło wezwanie czy też mandat od razu. Znaczy, czasami dochodziło następnego dnia, że znaczy, Że do 3 dni taki czas do był. 3 dni, tak. Znaczy nie, no to mogło czasami zająć troszeczkę dłużej, jeżeli na przykład zdjęcie było niewyraźne, trzeba było sprawdzać dokładnie, żeby bo oczywiście na samym początku zdarzały się jakieś śmieszne sytuacje, że jakiś traktor dostał za jazdę autostradą, bo się okazało, że podobną rejestrację miał jakieś inne auto i tak dalej. Bardzo się z tego na początku śmiali, no to są wady systemów automatycznych, prawda? Więc potem zaostrzono te procedury kontrolne, między innymi, że sprawdzano, jakie auto ma być zarejestrowane pod daną tablicą, co widać na zdjęciu. Ale tak, bardzo szybko dochodzi. Wiem, że w Polsce to jest jedna z rzeczy, które przeciwnicy fotoradarów zarzucają, że się dostaje zdjęcie po pół roku, kiedy się już nie pamięta w ogóle, co się tego dnia działo, że nie to można prawda. Dostać zdjęcia, więc tutaj zdjęcie nie jest wysyłane w standardzie, ale dostaje się bardzo szybko to powiadomienie i można o to zdjęcie poprosić. I jeżeli na zdjęciu nie figuruje dana osoba, albo jeżeli nie widać dokładnie, wtedy płaci się mandat, ale nie traci się punktów karnych. Bo płaci się mandat, ponieważ chyba że się wskaże oczywiście winnego. Bo punkty dostaje dana osoba, a mandat jakby właściciel samochodu, tak? I spójrzmy, między 2002 a 2003, kiedy wprowadzono tą pierwszą falę
radarów automatycznych. Tych radarów nie było aż tak dużo, ich tam było bodajże 200 czy 300, w tej chwili już jest 3000. Spadła ilość zabitych w jeden rok o 20%. I notowane prędkości na wszystkich drogach, nie tylko 100 metrów przed i 100 metrów za radarem, po prostu gwałtownie spadły, ponieważ ludziom nie chciało się sprawdzać, skoro tych radarów było dużo, nie chciało im się sprawdzać dokładnie, będę jechał tędy, tędy, tu jest radar, tu jest radar, tu jest radar, żeby tuż przed radarem hamować i tuż za radarem gwałtownie z powrotem przyspieszać. Więc po prostu ludzie zwolnili i to naprawdę była rewolucja w zachowaniach na drodze. Poczekaj, a w których miejscach te fotoradary były stawiane? Czy to było na autostradach, czy jednak na tych drogach lokalnych, dojazdowych, no mniej bezpiecznych wszędzie. Tak zwanych? Nie, naprawdę wszędzie. To znaczy oczywiście na przykład często na autostradzie było tak, że na autostradzie we Francji obowiązuje 130 km na godzinę, potem jest jakiś tam łuk, no i na tym łuku jest 110 km na godzinę, no to tuż przed tym łukiem, tam gdzie jeszcze jest 130, był radar, no bo jeżeli ktoś jeszcze przed tym łukiem jechał, nie wiem, 150, to rzeczywiście jest to bardziej niebezpieczne, prawda? Więc nawet jeżeli w danym miejscu nie dochodzi jakoś szczególnie dużo do wypadków, dużo było też jednak tych radarów w miastach, no gdzie jednak, jako że to od 54 km na godzinę można było dostać mandat, więc na samym początku dużo osób było zaskoczonych, że tak szybko jeżdżą. Wydawało im się, że nie jeżdżą za szybko. No i też na tych drogach takich krajowych, czyli takich, gdzie jest ograniczenie do 90, też zwłaszcza na takich prostych odcinkach, które się wydają bezpieczne, bo są właśnie szerokie, świeżo wyremontowane, niby dobra widoczność, tam też postawiono, bo właśnie okazało się, że tam jest zaskakująco dużo wypadków, no właśnie dlatego, że problem jest różnica między bezpieczeństwem postrzeganym, czyli komfortem, a bezpieczeństwem prawdziwym, tym statystycznym, czyli często jest tak, że jak się czujemy komfortowo, to wtedy dociskamy gaz i jeżeli zdarzy się, oczywiście jest to mało prawdopodobne, ale coś nieprzewidzianego, to ta nadmierna prędkość powoduje, że jest dużo łatwiej o wypadek, a jeżeli już do niego dojdzie, to jest on dużo cięższy w konsekwencji. A czy podczas tej pierwszej fali wprowadzania fotoradarów były też protesty społeczne, tak jak to w Polsce się dzieje? Czy ta była taka debata duża? Była debata, czy też było kilka osób tam, obrońców tam znalazło się, którzy mówili, że to zasili budżet państwa, dlatego Sarkozy natychmiast zapowiedział, że wszystko, co nie będzie dochody z mandatów, oczywiście część idzie na pokrycie eksploatacji aktualnych radarów, a cała reszta idzie na albo poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez jakieś akcje społeczne, jakieś różne rzeczy, albo po prostu na budowę kolejnych radarów. Bo jeden taki radar we Francji to jest mniej więcej koszt 100 tysięcy euro, więc on po prostu ileś tam pierwszych mandatów to pracuje sam na siebie, na zwrót tych 100 tysięcy, a potem po prostu na bieżącą eksploatację, na stawianie kolejnych i na szkolenia, bezpieczeństwo ruchu drogowego i tak dalej. Więc dzięki temu wyeliminowano ten argument, że to jest po prostu jakieś tam żeby poprawić budżet państwa, ponieważ ilekolwiek by te radary czy więcej czy mniej zarobiły, tym po prostu więcej będzie kolejnych radarów. I tak pisałem na swoim blogu, że gdyby wtedy Francuzi wszyscy zwolnili, to tych radarów do dziś byłoby tyle, co w tym pierwszym rzucie, bo nie byłoby jak sfinansować kolejnych. I to, że doszliśmy do tych, licząc te mobilne, prawie 4000 radarów, to dlatego, że jednak część Francuzów po prostu dalej jeździła szybciej, finansując de facto rozbudowę tej sieci. Bo trzeba powiedzieć, że tych stacjonarnych fotoradarów jest około 3000, tak? A plus jeszcze fotoradary mobilne. Te mobilne to polega na tym, że to auto ma po prostu w klapie taki wbudowany radar i ono się gdzieś parkuje na boku drogi i po prostu potem kalibrują odpowiednio ten radar i on po prostu policjanci sobie zostawiają to auto nam na cały dzień i po prostu po całym dniu przychodzą i ściągają te zdjęcia w formacie cyfrowym i są przesyłane do tego samego centrum, co z tych fotoradarów stałych i po prostu też 48 do 72 godzin się dostaje, prawda, że w tym miejscu, prawda, się dostaje. No właśnie, i musimy powiedzieć, jaka instytucja, kto obsługuje fotoradary? Czy to jest policja, czy to jest specjalny dział policji? To jest specjalny dział, który jest pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.
dział do walki, znaczy dział do obsługi, to się nazywa control sanction, że kontrola i sankcja, automatyczne kontrole i sankcje. Mhm. I to jakby nie ma, tak jak w Polsce, lokalnych fotoradarów, czyli na przykład Straż Miejska, czy też odpowiednik we Francji, nie wiem, czy jest odpowiednik. Tak, że są odpowiedniki, nie. Znaczy, policja może mieć swoje radary, takie odpowiedniki suszarek, prawda? I kontrolować prędkość w danych miejscach. Jasne, ale nie, ale chodzi o te urządzenia, które robią zdjęcia. Nie ma i nie zasila się budżetów gmin z tego, że się gdzieś za krzakiem schowa ograniczenie, którego nie widać. No wiem, że w Polsce się dużo tego typu argumentów wyciąga. Faktem jest, że no trzeba to zrobić tak, żeby jednak ludzie mieli jakieś tam zaufanie do systemu i nie myśleli, że się ich, w cudzysłowie cytuję, łupi, tylko że po prostu chodzi o obniżenie prędkości. Niestety nieintuicyjne jest to, że prędkość jest niebezpieczna, dlatego że auta są po prostu, mają coraz lepiej zrobione zawieszenia, mają coraz lepszą izolację foniczną, więc jedziemy tą autostradą 130 i nam się wydaje, że stoimy w miejscu, bo nie wiem, jechaliśmy kiedyś w Niemczech 170 i to auto w sumie odczucia były podobne, więc to jest takie, może nie frustrujące, ale ma się, no jest problem między tym, ile to auto może jechać, a ile wolno na drodze jeździć. I myślę, że udało się Francuzów przekonać do tego, że jednak trzeba jeździć tyle, ile wolno według prawa ruchu drogowym, a nie tyle, ile auto technicznie w danym miejscu mogłoby jechać. I było też bardzo dużo kampanii społecznych tłumaczących, że jak się na przykład jedzie tylko troszeczkę szybciej, jak się jedzie 60 km na godzinę po mieście i nagle jakiś pieszy właśnie wyjdzie, to zamiast się zatrzymać tuż przed nim, to po prostu wtedy zderzamy się z nim, z prędkością 10-15 km na godzinę i jest prawdopodobieństwo jakiegoś inwalidztwa czy nawet zgonu pieszego i były duże kampanie pod tym względem i wydaje mi się, że to bardzo też uderzyło Francuzów, ale same takie kampanie prewencyjne, jeżeli nie ma tej potencjalnej kary, no to niestety, bo to latami ćwiczono wcześniej tylko prewencję. Do Sarkoziego, do tych radarów. Zresztą warto podkreślić, że Sarkozy, mimo że wprowadził te radary, parę lat później został prezydentem, więc to nie jest tak, że to jest jakieś samobójstwo polityczne. No, ale na jakiś czas tam zniknął z życia politycznego. Pomiędzy... Po tych radarach? Nie. Nie miało nic wspólnego z radarami. Nie, on tam zmieniał ministerstwa i to było bardziej rozgrywki między różnymi prawicowymi. To było czysto polityczne, ale nic nie miało to wspólnego z radarami. Nie. I polityka radarowa była cały czas kontynuowana i teraz lewica dalej, między innymi teraz wprowadzają te nowe radary, które pomiar odcinkowy plus coraz więcej z radarów przekraczania czerwonego światła, są różne prototypy i badania innych niebezpiecznych zachowań. Więc nie. Absolutnie od radarów nigdy, od kiedy zaczęto to 10 lat temu, nigdy żaden decydent z tego się chociaż na chwilę nie wycofał. Mhm. Chociaż no i teraz z tych 7 tysięcy ofiar zrobiło się 3 i rząd celuje w 2 tysiące ofiar, więc naprawdę jeszcze gigantyczny spadek i oczywiście każdy kolejny spadek to muszą być bardziej drastyczne, radykalne kroki. Więc, no ale kierowcy już francuscy, większość jest przyzwyczajona do tego, że trzeba jeździć zgodnie z przepisami i jeździ zgodnie z przepisami. Zostało tych kilku piratów i niestety tych kilku piratów generuje no, niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. No i niestety no, trzeba bardzo ostre kroki, między innymi te wszystkie radary sprawdzania przejeżdżania na czerwonym. To na koniec powiedz jeszcze raz, jak w przeciągu tych 10 lat, tej dekady, kiedy faktycznie wprowadzano już fotoradary, zmieniła się sytuacja, jeżeli chodzi o śmiertelne ofiary wypadków, bo to myślę najważniejsze. Znaczy, jeżeli chodzi o śmiertelne, no to o 60% spadek. No, czyli licząc ile się, parę tysięcy rocznie się, że tak powiem, osób ratuje, znaczy unika zgonów, znaczy i to też słyszałem, że mówiono, jeden gość u was mówił w jednej audycji, to się wycenia, że w ogóle uniknięcie jednego zgonu to jest mniej więcej 1 000 000 euro, czy w Polsce mówi się, że 2 000 000 złotych, więc tak. Jednak to się też opłaca całemu społeczeństwu. Już nie mówiąc o tym, jaki to jest dramat. Jedna zabita osoba to jest dramat dla i jego rodziny bliższej, dalszej, znajomych i tak dalej, więc
uratowano mniej więcej od tych 10 lat 50 tysięcy żyć, czy 30 tysięcy żyć. No to oczywiście ciężko powiedzieć, ile uratowano, czy jak, co by się działo, gdyby nie prowadzić tej polityki, ale to, co jest pewne, to, że jak zaczęto te radary, w pierwszym roku, mimo że tych radarów było jeszcze stosunkowo mało, większość kierowców bardzo zwolniła i wtedy był olbrzymi spadek, ten 20%, to jest naprawdę skokowy spadek, więc myślę, że naprawdę jestem optymistą, jeżeli chodzi o wprowadzenie w Polsce tej sieci fotoradarów, no pod warunkiem, że rozwiążemy te wszystkie problemy, właśnie to, żeby to dochodziło. I że to wszystko będzie jasne, po prostu. Jasne, tak, tak. W ogóle na początku... Musimy kończyć. Jasne, tylko chciałem powiedzieć, że zawsze było oznakowanie, że jest radar i jaka prędkość, żeby się nie czuł kierowca oszukany. Oliwier Schneider.